Jest taki znany cytat Stanisława Cata Mackiewicza, pochodzący z książki Europa in flagranti, do której mam ogromny sentyment, ponieważ była to pierwsza książka Cata, jaką czytałem jeszcze w czasach licealnych. I zanim skomentuję, to najpierw ten cytat przytoczę w takiej nieco dłuższej formie, umożliwiającej zrozumienie, co autor miał na myśli. Zatem cytuję. Oto z tych dwóch rzeczy, świątobliwe rozumowanie i obrzęd, uważam za rzecz o wiele ważniejszą obrzęd. Wychodzę z założenia, że rozumowania zawsze ulegają wpływom epoki, wciskają się w nie przekonania dyktowane przez epokę. Rozumowania świątobliwe z wieku XIV a XX muszą się różnić między sobą tak dalece, poglądy w tych dwóch epokach były zupełnie inne. Gdybyśmy przynajmniej mieli tę pewność, że co 100 lat jesteśmy rozumniejsi, ale wiemy, że filozofia nie nadąża za postępem technicznym, że się cofa, że kluczy, że filozofii Hegla z XIX wieku nie można nawet zestawiać z filozofią Demokryta czy innego mędrca starożytnej Grecji i odwrotnie, trudno byłoby u nas powtarzać te kazania katolickie wygłaszane w czasach, kiedy potępiano naukę Galileusza. Toteż uważam, że nie należy naśladować protestantów, u których najważniejszą rzeczą w nabożeństwie jest kazanie. Każde twierdzenie na świecie może się jednemu wydawać słuszne, innemu niesłuszne. Natomiast w każdy obrzęd człowiek wierzący wkłada to, co sam wierzy najbardziej gorąco. Ludzie w każdej epoce inaczej myśleli, rozumowali, mieli inne zasoby wiedzy, ale w jednakowy sposób podporządkowywali się obrzędom. Czyli skracając trochę ten wywód, starając się wyrazić go w jednym zdaniu, można powiedzieć, że ten cytat Cata, fajny łamaniec językowy swoją drogą odkryłem, mówi, że obrzędy ważniejsze są w religii od nauki, od rozumowania, ponieważ rozumowania zmieniają się na przestrzeni epok, zaś obrzęd pozostaje ten sam i jakby jednoczy wierzących z różnych czasów. No i ten cytat kiedyś wydawał mi się błyskotliwy, a teraz patrzę na niego i wydaje mi się trochę taki efekciarski, bałamutny, nawet taki jeden z mniej trafnych, które wyszły spod pióra tego skądinąd błyskotliwego autora. Nie mogę się bowiem zgodzić, że rytuał jest ważniejszy od nauczania i że rytuał jest stały, rozumowanie zmienne i że to tak prosto funkcjonuje. Znaczy, bo z jednej strony Cat ma rację, że rzeczywiście ludzkie postrzeganie różnych rzeczy, mentalność, to się wszystko na przestrzeni historii zmienia. No i trudno porównywać sposób myślenia człowieka XXI wieku z tym, jak postrzegano rzeczywistość w XVII wieku. Inaczej patrzono na przykład na kwestie niewolnictwa, rolę kobiety w społeczeństwie. Wierzono na przykład wówczas w czary, a dzisiaj to raczej nie bardzo. Więc można próbować dowodzić, że Cat miał rację, jednak no, to będzie trochę takie odwracanie kota ogonem i prowadzenie do reductio ad absurdum, ponieważ jeżeli chodzi o te rzeczy fundamentalne dla danego systemu wierzeń, powiedzmy religijnych, to z tą zmiennością ja bym nie przesadzał. Należę do kościoła baptystycznego i w nauczaniu mojego kościoła i mojego zboru, no to widzę ciągłość z tym, co pisali reformatorzy, purytanie, pierwsi baptyści. Myśl protestancka jako taka to też nie powstała, jak niektórzy roją, od tak nagle, bo Luther sobie wymyślił, tylko jednak dużo ta myśl czerpała chociażby z ojców kościoła. No i jeżeli chodzi o
rzeczy fundamentalne dla tego systemu wierzeń, typu grzeszna natura człowieka, zastępcza ofiara Chrystusa, jako jedyna droga pojednania z Bogiem, no to mamy ewidentną ciągłość, jednolitość myślenia o tych sprawach w tym konkretnym nurcie protestantyzmu. Więc nie potrafię zgodzić się z twierdzeniami Cata, ponieważ kiedy czytam na przykład, a ostatnio sobie zacząłem odświeżać Wędrówkę Pielgrzyma Johna Bunyana, no to jest to taka powieść, parabola taka religijna z XVII wieku, no i pod kątem teologicznym, no to tam naprawdę nic się przez te kilkaset lat nie zdezaktualizowało. Więc to nie jest tak, że te rzeczy dotyczące teologii, dotyczące relacji człowieka z Bogiem, że one się tak zmieniają, jak tego chciałby Cat Mackiewicz w przytoczonym passusie. No i ten cytat przywoływany jest nieraz przez znajomych, którzy są tradycjonalistami katolickimi, i oni go przytaczają jako mający potwierdzać słuszność ich zabiegów o utrzymanie dawnych rytów mszalnych. Ja muszę powiedzieć, że po części z nimi sympatyzuję, nawet dzisiaj, ponieważ tak jak Jerzy Pilch mówił, że ma problem z Panem Bogiem, a nie luterstwem, tak ja mam problem z katolicyzmem, a nie mszą łacińską, więc trochę sympatii mam, no ale prawda jest taka, że ci tradycjonaliści katoliccy to walczą nie tylko o to, żeby msza była po staremu, ale też o to niby niezmienne nauczanie katolickie, niezmienne i nieomylne jakoby, żeby ono było w tej postaci tradycyjnej, a nie zmienianej. Więc ten cytat, który tutaj daje zupełną supremację rytuału nad nauczaniem, nie pasuje także do przypadku tradycjonalizmu katolickiego. Ciekawe natomiast, że kiedy mniej więcej to, co tutaj opowiadam, napisałem na Facebooku, to znajomy rodzimowierca skomentował to znaczy ten cytat Mackiewicza, że jest to kwintesencja rodzimowierstwa, ponieważ w religii rodzimej obrzędy odbywają się poza czasem, w bezczasie, przestrzeni mitycznej, która jest jednakowa dla wszystkich ludzkich pokoleń oraz istot nadnaturalnych, i że w tym obrzędowym bezczasie wszyscy się spotykają. I to jest bardzo ciekawa myśl, ponieważ no z punktu widzenia takiego rodzimowierczego, pogańskiego, to może Cat Mackiewicz miał rację. Zresztą tutaj warto przyznać, że chociaż on tak identyfikował się jako katolik, to dla niego to była bardziej taka identyfikacja kulturowa szlachcica z Wielkiego Księstwa Litewskiego, że on taki. Recenzowałem niedawno wybór korespondencji Cata i no to nie był człowiek specjalnie wierzący w duchu chrześcijańskim, że on może nie był takim stuprocentowym ateistą prywatnie, no ale wierzył na przykład w różne siły kosmiczne, które rządzą losami ludzkości. Natomiast ta wizja Boga chrześcijańskiego to wydawała mu się troszeczkę absurdalna, więc to może też jest ciekawa myśl, że Cat Mackiewicz tak naprawdę myślał trochę po pogańsku.